Dzisiaj Wam pokażę, jak zrobić ciastko z modeliny. Zaczynamy. Będziecie potrzebować klej, modelinę obowiązkową, ja mam piankową, tak wygląda opakowanie, farbę jakiegoś koloru, pędzelek, jakiś cyrkonie, brokat jakiś, opcjonalnie te cyrkonie i szpatułkę do mieszania i nożyk. Ja mam taki. Ja dzisiaj kicham bardzo dużo. Z taką osłonką. Tak. No i jeszcze jakiś, możecie sobie wziąć z organizera jakiś półfabrykat. Na przykład ja chcę ciastko mieć na haczyku. To biorę haczyk i będę miała na haczyku. O, biorę haczyk i jeszcze haczyk, nie? Lub coś tam, co chcecie. Tak. To przejdźmy do zrobienia. Pierw trzeba będzie zrobić kształt. Pierw trzeba zrobić kulkę z jasnego pomarańczu modeliny. Przepraszam, jak mam taki dziwny głos i mówię przez nos, bo właśnie mam katar. Robimy piękną kulkę. I teraz ją spłaszczamy. Możecie pojemniczkiem od modeliny tym spodem. Ale i tak nie za bardzo. Tak o. Teraz musicie wziąć kawałek, no raczej nożyk i naciąć jakiś kształt. Ja w moim przypadku będzie to serce. I ładnie formujemy, jak jest tak nożyk. Wiem, że dawno mnie nie było na kanale, ale wiecie, szkoła i typ. No po pierwsze pamięć i zepsuty tablet. Bo ja nagrywam tabletę. Tak, jak uformuję, to do was przyjdę. Na pewno przyjdę. Gdy uformowałam już mój kształt, w moim przypadku jest to serduszko. Odskoczyło mi takie serduszko. O, tak. I teraz będziemy robić polewę. Okej, teraz właśnie robię polewę. Będziecie oczywiście jeszcze, zapomniałam Wam powiedzieć, że będziecie potrzebować jakieś podstawki. Ja mam akurat karteczkę. Teraz wylewamy trochę przezroczystego lub białego kleju. Lepiej przezroczysty. Nie przejmujcie się tą białą plamką w ekranie. To po prostu jest odbłysk. Na tym. I teraz nalewam farbki trochę. Tak, i teraz mieszam
naszym mieszlankiem. Okej. I tak właśnie ma wyglądać, tylko że trochę ciemniej, bo jak tak się zrobi, to wtedy widać takie jakby przeroczyste prześwity. Możecie dodać różne kolory, możecie zamiast farby możecie też dodać barwnik spożywczy, ale lepiej farbę. Teraz zobaczymy. No już w miarę. I teraz biorę brokat, ja mam akurat różowy i pędzelek. I teraz odkręcam i dołem pędzelka lub pędzelkiem nasypujemy brokatu. Tak, ładnie wygląda, prawda? I teraz będziemy to mieszać. Tak. I teraz bierzemy naszą foremkę, budowę i wylewamy naszą masę zrobioną przed chwilą na nasze ciasto. Może jeszcze trochę spłaszczę. Spłaszczyć trzeba tak, że bierze się kawałek chusteczki. O, ja sobie już urwałam. Wyciera się jak na razie. I się bardziej spłaszcza. I teraz możemy nalać. Tak, i mamy nalany właśnie. Przepraszam Was za te głupie światło, ale... O, tak widzicie? O, teraz widzicie, tak? Widzicie? Tak, i tak wygląda właśnie gotowe. Możecie rozcieńczyć też wodą, jak macie rzadki, gęsty raczej klej. To możecie rozcieńczyć wodą. Tak, zawsze możecie to... Oczywiście to sobie zrobić w jakimś pojemniczku i przechować. Teraz biorę cekiny, wezmę może sobie takie niebieskie jako jagody na przykład. Ok.
I tutaj mam, wysypałam sobie. Wzięłam takie o granatowe, już nie wiem. Tak. Dobra, i teraz. O, i nakładamy. Naprawdę, ja lubię robić z modeliny. Myślę, że moja pasja będzie się dalej ciągnęła. Nie będę do końca życia. Ja będę do końca życia lepić. To jest po prostu moja pasja. Tak. I teraz możecie już. Dać albo haczyk, albo bigl, albo co chcecie po prostu. Możecie zrobić takie dwie pary, będzie kolczyk. I dałam taki. O. I tak wygląda gotowa rzecz. Myślę, że Wam się spodobało. Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie. I ostatnią rzecz Wam powiem, bo proszę Was o komentarze do Q&A. Niedługo się pojawi Q&A, jak będą komentarze.